Teraz pokażemy kolejne zadanie egzaminacyjne, slalom wolny, składający się z 5 bramek. Pamiętajmy, że pierwszy przejazd jest z pełnego zatrzymania, drugi już jedziemy z biegu. Jest to slalom składający się z 5 bramek. Nie wolno nam ominąć bramki, podeprzeć się nogą albo potrącić pachołka. Potrącenie pachołka jest równoznaczne z końcem. Najpierw pokażemy, jak pojechać sobie z biegu. 2, 3, 4, 5 bramka. Super! 6. Mamy 5 bramek. Teraz zademonstrujemy zatrzymania, to zadanie. Podjeżdżamy sobie tutaj do punktu zatrzymania. Pamiętajmy, musimy przy ruszaniu dodać trochę gazu. Teraz jedziemy 5 bramek, powiem, kiedy wyjeżdżamy i później pojedziemy z biegu, dobra? Dobra. Na spokojnie. Upewnienie się przed rozpoczęciem jazdy, lewo, prawo. Cofnijmy sobie do tyłu, czyli musi być miejsce na rozbieg. Bardzo wysoko poprzeczkę żeśmy sobie postawili, bo jest bardzo blisko do pierwszej bramki. Egzaminator stoi przy 5 bramce i obserwuje, czy przejazd jest w sposób prawidłowy realizowany. Głowa, upewnienie o możliwości rozpoczęcia jazdy i zaczynamy. Pierwsza bramka i musimy się w miarę sprawnie składać. Druga, trzecia, czwarta, piąta. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, tak. I drugi raz przejazd będzie realizowany już bez zatrzymania, czyli nie musimy obracać głowy, jedziemy sobie podczas jazdy, wjeżdżamy w 5 bramek. I proszę bardzo, pierwsza bramka, druga bramka, w miarę sprawnie się składamy, trzecia, czwarta, piąta, wyjeżdżamy już sobie. Jest zadanie wykonane w sposób bardzo prawidłowy. Najczęstszym błędem podczas wykonania tego zadania jest przyhamowywanie motocykla, wciskanie sprzęgła. Tracimy wtedy płynność jazdy, co może powodować wpadnięcie. Jeszcze raz pokażemy, aby nie przyhamowywać, aby nie używać sprzęgła. Na tyle manualnie trzeba, głowa musi być, upewnienie i od razu momentalnie skręcamy. Proszę bardzo, o, nie było gazu. Teraz co nam się, zbyt mało gazu. Pamiętajmy, jest to motocykl dwucylindrowy. Jeżeli nie damy gazu, będzie zgaśnięcie motocykla. Cofnijmy sobie. Gaz musi być w momencie ruszania delikatnie dodany, abyśmy byli 100% przekonani, że motocykl się rozpędził. Jest to tylko błąd, zgaśnięcie motocykla. Głowę obracamy, tak? Troszeczkę gazu. Cyk. I skręcamy. Raz, i dwa, i trzecia bramka, czwarta bramka. Proszę bardzo, jak kursant ładnie składa się przed brameczką. Kluczem do prawidłowego wykonania tego zadania jest skręcanie 10 cm, zanim najedziemy na bramkę. Wtedy dajemy sobie dużo miejsca, jest metr z jednej strony, pamiętajmy, że odległość od jednego do drugiego słupka jest 1,90 m, więc jadąc środkiem bramki mamy metr z każdej strony, pod warunkiem, że skręcamy przed bramką i jesteśmy w stanie spokojnie wjechać w bramkę. I naprawdę MT-07 składa się jak rowerek, pod warunkiem, że w żaden sposób nie wpływamy na jego przyhamowanie bądź wciśnięcie sprzęgła. Jeżeli podczas nauki jazdy motocyklem opanujemy manualne zdolności, czyli poprzez ćwiczenie ósemki, stabilizację toru jazdy, to slalom wolny będzie nam sprawiał przyjemność, bo będziemy czuli tak, jakby ten motocykl płynął. Bez względu na to, że on jedzie 14 na godzinę podczas jazdy na pierwszym biegu. Proszę bardzo. W sposób prawidłowy i bardzo dokładny kursant pokonuje bramki. Widać, jaki ma zapas. W momencie, gdyby nawet popełnił jakikolwiek błąd, ma możliwość reakcji, ma możliwość skorygowania toru jazdy, tak aby 5 bramek mógł w sposób spokojny sobie pokonać. I jeszcze raz. Jeszcze raz pokażemy zatrzymania, bardzo istotne, dodanie gazu przed ruszeniem.
i musimy mieć trochę miejsca na to, żeby ten dwucylindrowy pojazd rozpędzić. Głowa, lewa noga, pamiętajmy, kontrola nad dwoma hamulcami. Ruszył i jedzie, cyk, proszę bardzo, druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka, piąta bramka, szósta bramka. Pamiętajmy, jest 5 bramek, my pokazujemy, że można zrobić 10, nie ma znaczenia ilość bramek, jeżeli wprawnie opanujemy Yamaszkę MT-07.